Remigiusz Szywarz, obrońca Korony Kielce. Wszystkiego najlepszego jeszcze, Remek, raz, bo ćwierć wieku stuknęło. Więc prezent koledzy w sobotni wieczór w Sosnowcu sprawili chyba idealny. Na pewno, bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, zwłaszcza dla mnie, bo w moje urodziny nie mogłem sobie tego lepiej wymarzyć. I myślimy już o kolejnych spotkaniach. Wiemy, że teraz gramy praktycznie co 3 dni i musimy się już skupiać na kolejnym rywalu, jakim jest LKS. Ostatnie dwa mecze na środku defensywy, dobre mecze, pewnie też w twoim wykonaniu też tak pewnie odczuwasz. Już gdzieś to porozumienie z Cimo jest na tyle dobre, że sobie gdzieś tam stworzycie ten duet na dłużej? Myślę, że każdym meczem się docieramy już z Cimo. Też rozmawiamy obydwoje po angielsku, więc też nie ma jakiejś tam bariery między nami. Stąd ta współpraca się układa na tą chwilę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie do końca rundy. No właśnie, ale nie ma co ukrywać, że to pewnie jutro LKS jest faworytem. 9 meczów, 8 zwycięstw, 1 remis. Bardzo dobrze punktują, mało bramek tracą, więc rzeczywiście rywal chyba najtrudniejszy, z którym wam się przyjdzie zmierzyć w tym sezonie. Na pewno. Jest to bardzo dobrze poukładana drużyna. Musimy być skupieni, skoncentrowani przez całe 90 minut, ale nie jedziemy tam z jakąś bojaźnią. Nie boimy się wcale tego przeciwnika. Jedziemy tam po 3 punkty. Ostatnimi czasy bardzo dobrze nam idzie gra na wyjazdach i chcielibyśmy to podtrzymać. 24 gole zdobył LKS dotychczas. Sporo, chyba najwięcej w lidze, więc no, można się spodziewać przynajmniej, że pracy wam jako całej defensywie pewnie w tym meczu nie będzie brakowało. Na pewno. Bardzo dobrze atakują bokami. Praktycznie w piątce się ustawiają i pokazują się z bardzo dobrej strony, jeśli chodzi o tych Hiszpanów, bardzo techniczni. Robią wielki wiatr na skrzydłach, więc będziemy musieli być mega skupieni na tym, by ich pokryć i pokazać się z jak najlepszej strony. A jakie masz wspomnienia z wizyt w Łodzi w barwach swoich poprzednich klubów? Musiałbym się zastanowić, ale myślę, że w ostatnim czasie pamiętam tylko pojedynek, jak grałem w barwach Garbarni. No niestety była porażka. Mam nadzieję, że tym razem odwróci się los i to my zdobędziemy 3 punkty. To powiedz jeszcze, Remek, o taką atmosferę w szatni po tym meczu, bo rzeczywiście dużo radości pewnie to zwycięstwo wam dało. I czy też czuć to na treningach, że jest tego więcej optymizmu po tym trudnym okresie, bo była porażka z Odrą Opole, no a potem przerwa spowodowana koronawirusem, więc rzeczywiście te punkty były wam w tym meczu niezwykle potrzebne. Na pewno o wiele lepiej każdy się czuje z nas po wygranym meczu. Z większym uśmiechem się przychodzi na treningi i pracuje. Dlatego chcemy to podtrzymać, żeby ta atmosfera rosła coraz bardziej i się utrzymywała po tych zwycięstwach.